Nigdy jeszcze Nagroda Nobla lub inna nie zmieniła biegu wydarzeń w żadnym kraju. I ta nagroda w niczym nie zmieni biegu wydarzeń w Polsce. Rząd polski niezachwianie kontynuuje swoją linię programową wyznaczoną przez Zjazd Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jest to linia socjalistycznej odnowy, program porozumienia i walki. Żadne ingerencje zewnętrzne nie zmienią jej ani o milimetr. Tegoroczna Nagroda Nobla nie stanowi dla nas zaskoczenia. Deklaracje wielu polityków zachodnich, niezliczone komentarze prasy zachodniej omawiające werdykt z Oslo wskazują wyraźnie, że tegoroczny Nobel jest nagrodą na rzecz wzmocnienia podziałów w Europie. Jest nie pierwszym, ani zapewne nie ostatnim epizodem antysocjalistycznej krucjaty. To kolejna reganowska złośliwość, tym razem firmowana w Oslo. W Polsce nagroda wywołała zróżnicowane uczucia. Dominującym jest zażenowanie. Reżim komunistyczny w PRL uznał Lecha Wałęsę za postać nieistniejącą w życiu politycznym i publicznym, nie reprezentującą nikogo i niczego. Innego natomiast zdania był norweski Komitet Nagrody Nobla, który uznał przewodniczącego NSZZ Solidarność za osobę godną pokojowej Nagrody Nobla za rok 1983. Władze PRL były tą wiadomością tak zaszokowane, że trzeba było aż 6 godzin, by zdobyły się na wykrętny, oficjalny komunikat w tej sprawie. Ta nagroda jest dla Lecha Wałęsy wielkim wyróżnieniem. Ale splendor tego zachwytu spływa także na wszystkich uwięzionych dowódców Solidarności, na wszystkich ludzi walczących w podziemiu o lepsze jutro, na wszystkich szeregowych działaczy 10-milionowej organizacji.